O, cześć! W dzisiejszym vlogu poruszę dość istotny temat, który dotyczy każdego podróżnika wyruszającego w świat i dbającego o własne zdrowie. Mianowicie mam na myśli szczepienia ochronne. Wczorajszego dnia wybraliśmy się na umówioną wizytę do poradni medycznej przy Lądek Zdrowia, by przed zbliżającą się podróżą zadbać o nasze bezpieczeństwo. Jadę po Janka, ponieważ jedziemy na szczepienia do przy Lądku Zdrowia na godzinę 14:30. Gdzieś tu wysiadł, więc zaraz go zgarnę. O, jest Janek. Podróż w odległy, egzotyczny rejon Ziemi to nie tylko fascynująca przygoda, ale również związane z nim zagrożenia. Udając się w kraje tropikalne, musimy pamiętać o chorobach związanych z samą podróżą, wypadkach i urazach, które mogą się nam przydarzyć, oraz o możliwości zaostrzenia objawów chorób przewlekłych, na które cierpimy. Aby nasza podróż była bezpieczna i jak najbardziej komfortowa, nie możemy zapomnieć o szczepieniach ochronnych. Jednak by były skuteczne, powinny być wykonane odpowiednio wcześnie przed wyjazdem. Część szczepień wykonaliśmy jakieś pół roku temu, także teraz będą to tylko dawki przypominające. Mam nadzieję, że nasze organizmy tym razem bardzo tego nie odczują. Z tego powodu najlepiej, aby konsultacja lekarska w placówce zajmującej się medycyną podróży odbyła się w okresie 4 do 6 tygodni przed samą podróżą. A jak Janek będzie niegrzeczny, to tu go posadzimy. Wybór rodzaju i liczby szczepień jest sprawą totalnie indywidualną. Zaraz tu wchodzimy. Nawet przy wyjazdach grupowych w to samo miejsce zestaw szczepionek dla poszczególnych uczestników wyprawy może różnić się mocno znacząco. Z jednej strony zależą od stopnia ryzyka zachorowania na danym terenie, charakter podróży, czyli jej długość, trasa, kraj docelowy, sposób przemieszczania się, rodzaj spożywanych pokarmów określają, jakie jest ryzyko narażenia na czynniki zakaźne. Z drugiej strony, to jakie szczepienia należy wykonać przed podróżą, uzależnione jest od osoby udającej się w podróż, od jej aktualnego stanu zdrowia, wieku, przeciwwskazań oraz chorób przewlekłych. Z tego względu szczepienia dla osób podróżujących dzielimy na 3 grupy. Szczepienia podawane rutynowo, szczepienia obowiązkowe, jak i szczepienia zalecane w ruchu międzynarodowym. Obecnie dostępne są w Polsce szczepionki chroniące przed następującymi chorobami. Żółtogorączka, Heinemedina, dur brzuszny, japońskie zapalenie mózgu, wirusowe zapalenie wątroby A i B, wścieklizna, cholera, błonnik, tężec, krztusiec, zakażenie meningokokowe, a także przeciwko podrze, śwince, różyczce, ospie wiecznej czy grypie. Należy również pamiętać o profilaktyce przeciwmalarycznej, czyli zabezpieczeniu się przed malarią przenoszoną przez moskity, która jest bardzo ciężka i niebezpieczna dla naszego życia i zdrowia i obecnie na rynku nie występuje żadna szczepionka dająca 100% ochronę przed nią. W tym celu niezbędne jest przyjmowanie leku Malarone, który chroni nasz organizm. Możemy się również wspomagać repelentami, moskitierami oraz opaskami owadobójczymi. A teraz krótkie podsumowanie naszej wizyty. Jesteśmy już po szczepieniach, czy tylko w tym gabinecie. Dostaliśmy 2 ukłucia w ramienia i jesteśmy szczęśliwi. Nic nie bolało, wszystko dobrze. Janek, szybko pomyśle na gorąco, szybko. Szybki kalendarz na gorąco, było bardzo szybko, sprawnie i przede wszystkim będziemy bezpieczni, bo będziemy zdrowi, nie musimy się martwić o to, że nas coś dopadnie. Każdemu podróżnikowi i osobie chcącej zadbać o własne zdrowie serdecznie polecam wizytę przy Lądku Zdrowia. Link do ich strony znajdziecie w opisie poniżej. A jeśli dzisiejszy vlog czegoś Was nauczył, podobał Wam się, dawajcie łapkę w górę, a nie zapomnijcie wstawić suba.